Moi drodzy, już 23 czerwca, Dzień Ojca, dzień ważny dla nas wszystkich, dlatego już z tego miejsca składam serdeczne życzenia dla wszystkich oglądających mnie tatusiów: dużo zdrówka, pomyślności, realizacji swoich marzeń, aby jeszcze wiele z nich były przed Wami do spełnienia, dlatego że warto mieć jakiś cel w życiu. Natomiast dla innych, być może waszych dzieciaczków e, którzy natrafili przypadkiem na ten film być może dla waszych żon chciałbym przedstawić dzisiaj moją propozycję takie zestawienie pięciu zapachów budżetowych właśnie z tej okazji na dzień ojca zapachów tanich co nie znaczy, że złych. Chciałbym pokazać wam, że w tej cenie kilkunastu, kilkudziesięciu złotych również zdarzają się perełki, które będą cieszyć was przez długie godziny, które naprawdę mogą się spodobać. Także, aby nie przedłużać, serdecznie zapraszam. Moje zestawienie będzie pokazywać zapachy raczej w tej kolejności od najtańszego do najdroższego. Myślę, że raczej większość ojców pamięta taki zapach jak Dawidow Cool Water. Jest to zapach klasyczny, który podoba się zarówno Wam, jak i płci pięknej, który ma już wiele, wiele lat za sobą, ale który jednak jest dosyć drogi. Wiadomo, że nie każdego będzie stać na taki zakup. Być może Wasze pociechy musiałyby rozbić całą skarbonkę, aby kupić Wam taki zapach. Dlatego, aby nie musiały tego robić, chciałbym przedstawić Wam moją propozycję numer 5. Świetną alternatywę dla Dawidowa cool Water, jaką jest Orientika Waterfall. Orientika Waterfall, zapach arabski. Orientika oczywiście z podszyldu al Piękny, błękitny kartonik. Jeśli chodzi o flakonik, również bardzo kształtny. Cena tego zapachu: 25-30 zł. Pojemność, jaka tutaj się znajduje to 30 ml. Bardzo dobrze, dlatego, że gdyby zapach się nie spodobał, no to jest szansa na szybkie zużycie bądź przekazanie dalej nie stracicie za dużo pieniędzy, ale myślę, że to raczej nie będzie miało miejsca. Zapach jest bardzo przyjemny, idealnie wpasowujący się w tą tematykę letnią no, dzień ojca wypada, jakby nie patrzeć latem wobec tego orientika Waterfall. Silna inspiracja. Dawidowem cool Water, bardzo świeży zapach, inspirowany wodą, wolnością, tak jak wodospad. Jeśli chodzi o skład, główne skrzypce gra tutaj bergamotka w połączeniu z bardzo pięknym, aromatycznym cedrem i ambrą. Natomiast jest tutaj również zielone jabłko, są nuty wodne, jest trochę lawendy, która. Nie psuje tej kompozycji. Jest tutaj również gałka muszka tołowa, szałwia i piżmo. Także zapach bardzo fajny, inspirowany, mocno inspirowany Davidofem Cool Coolwater. Jeżeli chcecie coś tańszego, świetną alternatywę, która będzie pachnieć, może nawet jeszcze mocniej, bo są to jakby nie patrzeć, zapachy arabskie. Bardzo świeże, naprawdę bardzo świeże. Doskonałe na wakacje, doskonałe na co dzień, doskonałe na wyjścia. Fenomenalny zapach z ogromną trwałością, z ogromną projekcją. Co najmniej 6-8 godzin będzie utrzymywał się na waszej skórze. Jak dla mnie świetna propozycja, dlatego że e, nie ma tutaj takiego oldschoolowego vibeu, jeśli chodzi o Orientique waterfall który znajduje się w Davidowie Cool Water. Ten zapach jest jednak dużo świeższy, mniej słodki. Myślę, że Cool water jest zdecydowanie słodszy. Tutaj tej słodyczy nie ma, jest raczej orzeźwienie, cierpkie cytrusy, świeżość, wodność, bardzo fajny zapach, nieco w klimacie ostrym. Tutaj te składniki układają się tak, żeby ten zapach trwał naprawdę, naprawdę bardzo długo. No i oczywiście za tą cenę 25-30 złotych myślę, że ciężko znaleźć coś lepszego na te ciepłe dni, które już przed nami. Moi drodzy, zapach numer 4 na mojej liście to Tesori de Orient. Zapach nazywa się Sandalodel. Kashmir and Vetiver prezentuje się następująco. Buteleczka również w okolicy 30 zł, też 25-30 zł. Jest to pojemność 100 ml, dlatego biorąc pod uwagę cenę w zestawieniu z pojemnością, ten prezentuje się najtaniej. Natomiast chciałem zacząć od zapachu świeżego, dlatego że ten jest trochę. Cięższy Tesori de Orient, włoski brand, no, silnie inspirowany zapachami egzotycznymi, orientalnymi. Tutaj jest to zapach, jednak myślę, dla starszego mężczyzny. Jest tutaj drzewo sandałowe, drzewo kaszmirowe, ponownie bergamotka, wetyweria, również imbir, co też nadaje temu zapachowi bardzo unikatowego wydźwięku. No i na dodatek mamy jeszcze benz. Zieloną herbatę i różę. Ja myślę, że jest to kompozycja bardzo unikatowa. Zielonej herbaty też nie spotyka się w perfumach za często, a już tym bardziej w męskich kompozycjach. Pachnie naprawdę unikatowo, naprawdę fajnie. Zapach jest niepodobny do niczego, co znam. Start tego zapachu jest bardzo urzekający. Początek bardzo aromatyczny dużo słodyczy, ale takiej słodyczy podanej w takim orientalnym klimacie. Później ta słodycz oczywiście łagodnieje, do gry dochodzą drzewa i herbata. Baza jest fenomenalna, ale gdybym miał określić ten zapach najogólniej, no to powiedziałbym, że jest tutaj zielona pudrowość w otoczeniu drzew. Jest tutaj przepięknie podane drzewo sandałowe, które wraz z kaszmirowym oraz wytywerią jest otulone imbirem. No, połączenie naprawdę bardzo hipnotyzujące. Myślę, że jest to bardzo unikatowa kompozycja za niewielkie pieniądze. Baza podoba mi się zdecydowanie najbardziej, gdy ta pudrowa słodkość przygasa i zapach staje się bardziej drzewny, bardziej herbaciany. Naprawdę, baza jest tutaj najpiękniejszą. Rzeczą, która w tym zapachu się dzieje. W tym zapachu jest również dosyć duża kremowość. Myślę, że jest on pięknie wygładzony. Możecie zaaplikować go sobie na rękę i zobaczyć, jak pięknie zmienia się podczas swojego trwania na skórze. Według mnie start i to, co dzieje się później, jest zupełnie inne. To znaczy start. Zupełnie odbiega od tego, co dostajemy ostatecznie w bazie. Jest tutaj taka pudrowa, zielona słodkość, ale ona gdzieś cały czas balansuje w tej drzewnej kompozycji. Myślę, że zapach może spodobać się kobietom. Jest na swój sposób bardzo piękny, bardzo oryginalny, raczej cięższy niż świeższy, raczej elegancki, chociaż dobry też na co dzień. Trwałość, bardzo duża projekcja, raczej umiarkowana. Na Natomiast jest to bardzo solidna propozycja. Przetestujcie, przetestujcie, zobaczcie jak ten zapach pachnie na Was, jak bardzo zmienia się od startu aż do bazy. Coś fenomenalnego. No, mi podoba się ten zapach najbardziej, gdy ta słodycz pudrowa już nieco gaśnie. Zapach przechodzi bardziej w stronę drzewną i herbacianą. Wtedy pachnie naprawdę pięknie, hipnotyzująco, urzekająco. Dlatego serdecznie Wam go polecam. W tym zapachu jest również dosyć dużo wilgoci. Jest on bardzo trójwymiarowy. Te drzewa są naprawdę podane bardzo pięknie w otuleniu imbiru i zielonej herbaty. Natomiast co istotne, ten ten imbir w ogóle tutaj nie przeszkadza, dodaje nutki ostrości, natomiast całość kompozycji broni się zdecydowanie. No i jest to bardzo solidna propozycja za te pieniądze dla nieco starszego mężczyzny albo tego, który lubi zapachy inspirowane Orientem. Moi drodzy, miejsce trzecie w moim rankingu to zapach Desigual Dark Fresh Festival. Zapach z roku 2019. Mam tutaj kartonik. Oczywiście jest tutaj również flakon. Bardzo fajny zapach. Jest to podobno hiszpański brand. Bardzo mi się podoba zapach. Fantastyczny na lato. Nie będę ukrywał, że jest to mój faworyt. Zdecydowany faworyt. Bardzo fajny, orzeźwiający, świeży zapach. Dla tych wszystkich, którzy być może uznają, że orientika Waterfall jest jednak zbyt aromatyczna, zbyt mocno projektująca. Ten zdecydowanie trzyma się bliżej skóry. Jest również trwały, ale nie aż tak głośny. Dlatego myślę, że jest to bardzo solidna propozycja. W składzie znajdziemy lawendę, nuty morskie, pieprz, cytrynę, kolendrę, zielone jabłko, hajtańską wetywerię, mech i bursztyn. Jak sami widzicie zapach jest świeży, jest aromatyczny. Myślę, że może się on podobać. To co najważniejsze to powiedziałbym, że jest on w nieco Invictusowym klimacie. E, wiem, że Invictus cały czas zbiera pochwały. Jest to jeden z zapachów, który sprzedaje się najlepiej. Zapach, oczywiście, mainstreamowy. Tutaj jest coś podobnego, natomiast ten zapach nie jest aż tak słodki jak Invictus, bardziej jest w stronę świeżą. Jest tutaj tak naprawdę wszystko, co potrzebne na lato. Świeżość. Rzeźkość, poczucie orzeźwienia, a przy tym nieskończony spokój. Myślę, że ten zapach dobrze opisywałoby dalekowschodnie sformułowanie Zen, czyli jestem oazą spokoju, wyciszonym. Kwiatem lotosu na niezmąconej tafli jeziora. Myślę, że doskonale pasuje to sformułowanie do tego zapachu. Jest on naprawdę bardzo relaksujący, daje takie poczucie wyciszenia, e, posiadania wszystkiego pod kontrolą. Tak naprawdę świetny zapach na wakacje, na lato nieobraźliwy, doskonały na co dzień bardzo świeży przy tym. Zapach jest bardzo dobrze zbalansowany, nieprzesadzony. Jest tutaj wyczuwalna lawenda, ale bardzo przyjemna lawenda. Ten zapach raczej nie ma oldschoolowego klimatu vintage. Raczej jest on zrobiony w klimacie świeżym, doskonałym na lato i myślę, że jest przeznaczony raczej dla młodych ojców, którzy mają w sobie duszę aromatyka, którzy w tym zatłoczonym mieście Szukają spokoju, szukają jakiegoś wytchnienia, połączenia z naturą. Myślę, że zapach inspirowany również wodą dla osób, dla których być może ta Orientika Waterfall jest nieco zbyt głośna. Ten dużo bardziej spokojny, dużo bardziej spokojny, mniej projektujący, co oczywiście nie jest. Według mnie wadą, dlatego że niektórzy właśnie oczekują czegoś, co nie będzie aż tak głośne, a co również spodoba się otoczeniu, co nie będzie aż tak krzyczeć, aby nie zwracać nadmiernej uwagi na siebie. Dlatego myślę, że ten zapach naprawdę może się spodobać. Bardzo świeży, bardzo fajny. Tak jak mówię, inspirowany trochę Invictusem, ale mniej słodki, za to bardziej rzeźki zapach. Który raczej nie jest aż tak popularny, który też nie kosztuje majątku. Kilkadziesiąt złotych myślę, że jest odpowiednią ceną za tę propozycję. Jest świeży, jest piękny, jest orzeźwiający, naprawdę fenomenalny. No nie będę też ukrywał, że jest to mój zdecydowany faworyt dzisiaj. Na mojej skórze utrzymuje się on bardzo długo, jest trwały, natomiast. Nie aż tak mocno projektujący. Myślę, że świetna relacja jakości do ceny. Przy tym zapach niezbyt popularny, którego raczej nie spotkacie zbyt często, myślę, że warto kupić. Naprawdę warto kupić. Zapach określiłbym jako świeża pudrowość w morskim stylu. Myślę, że raczej nie spotkacie osoby, która powie, że ten zapach jest brzydki, a przy tym zwróćcie uwagę na ten nieszablonowy design flakonu. Mandala i poczucie spokoju. O no coś fenomenalnego. Propozycja numer dwa przedostatnia. Zapach, który gościł już u mnie na kanale. Nagrałem o nim recenzję, ale mimo upływu czasu wciąż myślę, że jest fenomenalną propozycją. Bardzo dobrym stosunkiem ceny do jakości. Kiedyś można było go wyrwać na promocji nawet za 50-60 zł. Dzisiaj być może nieco więcej, a jest to Jaguar. Oczywiście Jaguar Classic Red flakon prezentuje się bardzo ekskluzywnie. Fajny czerwony kolor w zestawie. Z takim, jakby chromowanym. Oczywiście jest to plastik, natomiast wygląda to fenomenalnie. Koreczek również tworzy bardzo ciekawą całość. No, i cóż mogę wam powiedzieć o tym zapachu, moi drodzy? Umieściłem go tutaj w rankingu, dlatego że mamy zapachy świeże, mamy zapach Tessori de Orient, który jest nieco cięższy, no i oczywiście Jaguar Classic Red, który również wyróżnia się. Wyróżnia się innością, dlatego że ten zapach jest w klimacie słodko-owocowym, nieco waniliowym. Myślę, że bardzo spodoba się kobietom, bardzo przyjemnie się go nosi również. Jeśli chodzi o skład tego pięknego zapachu, mamy tutaj malinę, jagodę, bergamotkę, czarny pieprz, również jaśmin, nuty ozonowe, a to wszystko zamyka bardzo fajna, słodka baza złożona z wanili, fasoli, tonka, bursztynu, cedru i paczuli. Myślę, że zapach naprawdę bardzo fajny, mogący podobać się, zwracający uwagę e, nie tylko jeśli chodzi o... Piękny design o ten czerwony kolor rzucający się w oczy, ale myślę, że również sam zapach jest wart tego, aby o nim powiedzieć. No myślę, że to połączenie słodkich owoców, jak malina w zestawieniu z lekką nutką pieprzu i dodatkowo tą słodką bazą, tworzy taki koktajl, słodko-owocowy koktajl, który naprawdę zwróci uwagę otoczenia, który bardzo ładnie układa się na skórze. Jest dosyć kremowy. Powiedziałbym, że mimo wszystko zapach nie jest ulepny. Jest to fajna, owocowa słodycz. Mamy tutaj przecież również jaśmin, nuty ozonowe, które nieco przełamują tą konwencję słodko-owocową w połączeniu z bazą, ale jest to coś fajnego. Zapach nie jest ulepny. Nie męczy bardzo miły. I łatwy w noszeniu, nieco kremowy. No i połączenie z tym pieprzem również bardzo inspirujące, ciekawe. Doskonały na co dzień, doskonały na wyjścia, doskonały na randkę również. Myślę, że jest to świetna propozycja ze stajni Jaguar. Jeśli z kolei uznacie, że wasz tata raczej nie lubi zapachów owocowych i słodkich, to być może inny zapach z Szyldu Jaguar. Mam tutaj Classic Black, zapach również świeży, aromatyczny, nieco drzewny, również bardzo fajny skład, w którym znajdziecie zielone jabłko, mandarynkę, gorzką pomarańczę, również herbatę, wodę morską, geranium, gałkę muszkatołową, cardamon, a to wszystko. Domknięte drzewami i nutami zielonymi. Bardzo ciekawa propozycja, nieco bardziej w klasycznym stylu na pewno mniej słodka, ale również mogąca się podobać. Także do wyboru do koloru Jaguarów, oczywiście jest dużo więcej. Bardzo fajny jest również Electric Blue, niebieski albo podobający się kobietom Classic Gold. Ostatnio wpadł mi w ręce również Chromite też jest bardzo, bardzo ciekawy. Moi drodzy, dotarliśmy do pierwszego miejsca w naszym rankingu, będzie to coś droższego, no myślę, że pierwsze miejsce powinien domykać zapach, który jednak jest odrobinę droższy, co nie znaczy, że nie można go kupić tanio, polecam czekać na wszelkie przeceny, jest przeceniany dosyć często, a co to jest moi drodzy, co to jest, skoro Dawidow Cool nie pojawił się w dzisiejszym rankingu, no to może inny Dawidow. Inny Dawidow, moi drodzy, i tak też jest. Dawidow Adventure. Adventure znaczy przygoda, ryzykowne posunięcie, zapach dla mężczyzn, który jest już nieco zapomniany, a według mnie niesłusznie, bo jest to bardzo udany zapach, bardzo udane pachnidło. Zapach z roku 2008 stworzony przez rewelacyjnego perfumiarza pana Antoine Lee, który stworzył między innymi tak wspaniałe kompozycje jak Ermenegildo Zenia Z kilka zapachów od Etat Libre d'Orange między innymi Divine Enfant, tom of Finland oraz Rien a także Armani Code for Men między innymi również bardzo udane damskie zapachy jak Crystal Noir od Versace dlatego no nie jest to e, przypadek że ten zapach zasłużył na mm, uznanie i moim zdaniem również jego skład jest bardzo ciekawy. Ciekawy. Sam zapach raczej w klimacie świeżym, aromatycznym, nieco przyprawowym, dosyć ostrym, raczej suchym. W nutach zapachowych znajdziemy mandarynkę, cytrynę, bergamotkę, liść, mięty, matę oraz pieprz. W sercu jest papryczka, pimięto i sezam. Natomiast jeśli chodzi o bazę, to znajdziecie tutaj wetywerię, cedr i białe piżmo. Jak sami widzicie skład bardzo fajny. Nie jest to zapach zbyt ciężki. Moim zdaniem inspirowany mocno podróżą raczej dla młodego taty niż starszego. Myślę, że jest to strzał w dziesiątkę. Zapach, który każdemu się spodoba, który nikogo nie obrazi. No, inspirowany taką podróżą, jakimiś takimi dalekimi podróżami, taką nutką ryzyka ukrytą gdzieś w tym flakonie. Mam go akurat w folii. Flakon jest z tego co pamiętam pomarańczowy. Bardzo ciekawe połączenie. Dosyć ostre dzięki temu pieprzowi. Mandarynka, chociaż nie słodka, aż tak do przesady. Myślę, że ta mandarynka znajdująca się w tym zapachu. Troszeczkę inaczej pachnie, być może dlatego, że jest przełamana cytryną, pieprzem i innymi składnikami, również drzewami. Zapach dosyć suchy, mmm, przyjemnie się go nosi, dosyć aromatyczny, bardzo trwały, zaskakująco trwały a z kolei z umiarkowaną projekcją. Myślę, że jeśli dobrze poszukacie, to nawet za 90-100 zł można go wyrwać. Regularna cena wynosi nieco więcej, natomiast jest to zapach godny uwagi. No Dawidow zasłynął już z pięknych zapachów. Myślę, że jest to zapach bardzo komplementowany, bardzo bezpieczny. Podoba się kobietom. Dla faceta, który szuka wrażeń, szuka podróży, być może marzy o jakichś dalekich podróżach, której o Oczywiście, jeszcze przed nim, więc myślę, że byłby to wspaniały zapach dla przyszłego podróżnika, być może taka namiastka wakacji, które dopiero za kilka tygodni, za jakiś czas. Moim zdaniem, chyba najlepszy zapach z tego zestawienia bardzo unikatowy. Ja myślę, że tutaj ta słodkość mandarynki nie jest aż tak przeszkadzająca jak w niektórych kompozycjach. Tutaj, oczywiście, mandarynka jest przełamana bergamotką, cytryną. Również herbatą, nieco mięty, no i oczywiście pieprz. Oczywiście pieprz, który też nadaje charakteru temu zapachowi. Później, oczywiście, mamy papryczkę pimentos, czyli taką leciutką nutkę ostrości z sezamem. No i oczywiście w bazie wetyweria cedry, czyli jeszcze nuty drzewne. Ten zapach przy samym końcu staje się bardziej herbaciany, a e, wcześniej raczej ostry aromatyczno ostry. Myślę, że jest to zapach, który mm, spodoba się fanom e, takich kompozycji jak Terre Hermes. Nie jest to zapach podobny, nie jest to oczywiście zapach inspirowany, raczej powiedziałbym, że jest on w podobnym klimacie. Myślę, że solidna propozycja, warto czekać na promocję, warto go wyszukać, warto go kupić, e, warto go mieć. Oprócz tego, jeśli uznacie, że klasyczny Dawidow Adventure być może nie spodoba się, być może te nuty zapachowe już nieco się zdezaktualizowały, no to jest również wersja Adventure Amazonia, w której znajdziemy takie nuty jak... Ostrokrzew oraz liść palmy otulone egzotycznymi przyprawami, a także wersja All Fresh z również bardzo ciekawym składem, w którym znajduje się bergamotka, imbir, mandarynka, bazylia, cedry, wetyweria i neroli. Również bardzo ciekawe propozycje. Natomiast ja raczej jestem fanem e, wydania klasycznego i wam też polecam ten zapach z całego serca. Zapach również dobry na każdą okazję, na co dzień do pracy, na wakacje. Myślę, że nikogo nie obrazi. Myślę, że jest bardzo dobrze zbalansowany, niczego nie jest tutaj za dużo. E, trwałość bardzo solidna. Ja, na mojej skórze ten zapach pachnie 8-10 godzin, jeśli chodzi o trwałość. Natomiast e, projekcja raczej umiarkowana do 2 godzin. Natomiast no, cena również nie jest jakaś bardzo wygórowana, zawsze można się dopsikać. Myślę, że prawdziwemu podróżnikowi Dawid of Adventure na pewno przypadłby do gustu. Moi drodzy, z mojej strony to już wszystko. Za nami rewelacyjne pięć budżetowych zapachów na Dzień Ojca. Myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Zapachy są zróżnicowane e, zarówno świeże, jak i nieco cięższe wszystkie bardzo aromatyczne, wszystkie bardzo fajne, a co najważniejsze wszystkie stosunkowo tanie. Mam nadzieję, że upatrzyliście już sobie któryś z moich dzisiejszych propozycji i że filmik Wam się spodobał. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla wszystkich ojców którzy być może również trafią na ten film. Wszystkiego dobrego i widzimy się już niedługo.